Nasze multibooki powstały na bazie, myślę, że sprawdzonych i lubianych podręczników w serii Informatyka Europejczyka. Zmieniliśmy tak naprawdę formę, czyli przeszliśmy z wersji papierowej na wersję elektroniczną. Dzięki temu, że przeszliśmy na wersję elektroniczną, zachowaliśmy te wszystkie materiały, które tutaj wszystkie funkcje, które nauczycielom i uczniom podobały się w podręcznikach papierowych, tak? Czyli dzięki naszym podręcznikom praca dla nauczyciela jest łatwa, miła i przyjemna. Uczniowie otrzymują bardzo dużo materiałów w ćwiczeń, gier czy też zadań. W multibookach, znaczy w wersji papierowej, chciałbym tutaj zaznaczyć, że do każdego podręcznika była dołączona płyta sticky. Dzięki multibookom ta oprawa multimedialna została również zachowana. Czyli to, co uczniom się podobało, czyli te gry, zabawy fleszowe zostały zachowane w multibooku i z tego uczniowie mogą na co dzień korzystać. A konferencja w Radomiu jest wyjątkowa. No, na pewno świetnie zorganizowana, ale to, co wyróżnia konferencję w Radomiu, to jest temat poboczny, tak jak w tym roku, lata 70., 80. No i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że konferencja w Radomiu jest chyba jedyną konferencją dla informatyków, gdzie na dzień dobry dostaje się kartki na mięso. Technikum. Trzecia klasa technikum. Komputer oczywiście działający pod nadzorem MS-DOS. A potem kolejny etap, no to już studia i tutaj za prawie własne pieniądze, bo trochę rodzice się dołożyli, kupiłem własny komputer, no tam już był Windows XP, który zawierał nagrywarkę CD, co w wczesnym czasie był rzeczywiście hitem.